Cześć, jestem Anita i witam Was tutaj dzisiaj ponownie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będziemy sprzątać pomadki, także jeżeli jesteście zainteresowani, co jest w moich zbiorach, co z nich dzisiaj wychodzi, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Oczywiście na wstępie zapraszam Was na mój Instagram, co byście byli ze mną na bieżąco. Co więcej, jeżeli oglądacie ten odcinek, to prawdopodobnie jest już po wyprzedaży kosmetykowej, ale wszystko co zostanie będzie wrzucone na Vinted i w zapisanej relacji na Instagramie. Także wszystko zostanie, jeżeli coś jeszcze do sprzedania będzie, no to będziecie mogły sobie to zakupić. Mam nadzieję, że ten odcinek z tej serii Wam się spodoba, jeżeli tak, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę. Zasubskrybujecie mój kanał, żeby być ze mną na bieżąco, a tymczasem ja już nie przedłużam, przechodzimy do tematyki odcinka. Tutaj ponownie, jeżeli mamy się w ogóle za to zabrać, to ja to jakoś pogrupuję i wrócę do Was, kiedy to będzie miało ręce i nogi. Dobra, zaczniemy, słuchajcie, od konturówek. Jeśli chodzi o konturówki, to raczej wszystkie zostają, bo nie mam ich dużo, a jednak one się niestety mogą przydać, także je zostawię sobie wszystkie, nie będę tu grzebać. Teraz jeżeli chodzi o pomadki matowe, to pomadka ta z Bourjois średnio mi odpowiada konsystencją, a jest świeża, więc ona stąd dzisiaj wychodzi. Dalej mam pomad z Miss Sporty, mam dwie sztuki, także je też sobie zostawię. Dalej mam dwie pomadki z firmy Ingrid i one też zostają, bo jeszcze ich nie używałam, zostawię sobie do testowania. Dalej mam pomadkę Vibo Matte Edition, zostawię ją do testu Vibo Mood. Tutaj mam pomadki dwie, które dzisiaj stąd wychodzą, czyli Sien i Nuki. Użyłam ich tylko raz, a też są w miarę świeże, więc one stąd dzisiaj sobie pójdą. Dalej mam tutaj pomadki z Focalure, które są naprawdę spoko i je sobie zostawię. To są takie bardziej tinty, ale naprawdę są fajne. Tutaj mam pomadki, słuchajcie, z Stay Matte i powiem Wam szczerze, że teraz już mniej ich używam, ale kiedyś to były moje ukochane pomadki i wszystkie trzy kolory sobie zostawię, bo ta mi się przydaje jako podkład. Mam w planach zrobić makijaż całymi pomadkami. Dalej mam trzy pomadki, te z tej kolekcji i chyba ten najjaśniejszy dzisiaj stąd wychodzi, a te dwie ciemne sobie zostawię. To była kolekcja dla Belle, dla Biedronek któraś, także to stąd wychodzi. Tutaj mam trzy kolory Stay Matte, Super Stay Matte Ink z Maybelline i wiecie co? Tej fioletowej się chyba dzisiaj pozbędę, a te dwie sobie zostawię. Dalej mam dwie pomadki z Make Up Revolution, powiem Wam szczerze, że ich jeszcze nie używałam, także sobie je zostawię. Tutaj mam pomadkę z Belle Hypoallergenic i też jej jeszcze chyba ani razu nie miałam na ustach, także też sobie zostawię. I dalej mam pomadki z Eveline Cosmetics, one są w miarę nowe, bo mają niespełna pół roku, także wszystkie trzy kolory sobie chyba zostawię, tak myślę. Ewentualnie tego się chyba pozbędę, bo użyłam go tylko raz. Natomiast tych pozostałych, ten mi się podoba. Ten też mi się podoba. A ten jest jaki? O, ten też mi się podoba i widzę, że ani razu go nie miałam na sobie, także te sobie zostawię. Aczkolwiek ta jest podobna, wiecie co? Chyba do tej, co mam tutaj w tych opakowaniach, bo ja mam w ogóle jeszcze te pomadki. Konturówka plus pomadka. Także wydaje mi się, że ten kolorek mam, także on dzisiaj stąd po prostu wyjdzie, no bo jest świeży, więc wolę Wam odsprzedać coś świeższe, wiadomo. Tutaj mam całą kolekcję pomadek Eveline, ten Oh My Lips, czyli tu jest konturówka i pomadka matowa i chyba ten Milky Chocolate dzisiaj stąd wyprowadzę, bo użyłam go tylko raz, a resztę sobie zostawię. Tutaj mam te pomadki Lovely Hollow Lips i je też zostawię, bo mogą mi się przydać w jakimś makijażu artystycznym. Tutaj mam pomadki z Focalure i szczerze mówiąc ani razu ich nie użyłam, także one są, mają welwetowe wykończenie. Je sobie zostawię na wierzchu, żeby sobie ich używać. A tutaj mam, słuchajcie, pomadki z Belle Hypoallergenic, zostawiłam sobie tylko te trzy kolory, więc te trzy sobie zostawię, one są świeże. Dalej mam tutaj dwie pomadki, te co jak się tak porusza ustami, to wychodzi z nich brokat. Powiem Wam szczerze, że użyłam ich tylko raz w teście i mogą mi się jeszcze przydać, także je sobie zostawię.
Dalej mam pomadki w sztywcie. Jeżeli chodzi o pomadki w sztywcie, to zostawię sobie na pewno te trzy, bo bardzo je lubię i nadal na co dzień chętnie po nie sięgam. Dalej mam pomadki z Essence, które są już mega stare, ale mam do nich straszny sentyment, mimo wszystko lubię je nosić, także je sobie zostawię. Tutaj mam pomadkę Mousse z Lovely w takim kolorku, ale wydaje mi się, że jak zmieszam sobie te dwa, to one będą podobne. Także ją stąd dzisiaj wyprowadzam. Tutaj mam pomadkę z Delia, którą miałam w kalendarzu adwentowym, nigdy jej nie użyłam. Tutaj mam taką pomadkę, którą mam z jakiegoś właśnie też pudełka i to jest Belle, ale nie wiem, czy to była kolekcja dla Biedronki, czy nie. Tutaj mam, słuchajcie, pomadki i nigdy ich nie użyję. To są pomadki takie ze złotem, one były też w kolekcji Belle dla Biedronek. No tutaj jest taka. Także one stąd wychodzą. No i tutaj sobie zostawiłam 5 pomadek Makeup Revolution z kalendarza i pomadkę z Revlonu. Zostawiłam sobie tą z Revlonu, bo ma taki przepiękny kolorek, także tą jedną sobie zostawię. A jeśli chodzi o te i o kolory, jakie tutaj mi zostały, to wiecie co? Pozbędę się chyba tej i tej, a te trzy sobie jeszcze zostawię, może ich użyję. Także to stąd dzisiaj wychodzi i to też stąd dzisiaj wychodzi. A ta czerwień też może stąd wyjdzie. Zostawię sobie te dwie w takim przepięknym czerwonym winnym odcieniu. Wiecie co? I tą. A tą, o, tą wyprowadzę. O, wyprowadzę stąd do nowego domu. A te dwie sobie zostawię taką w kolorze nude i taką czerwoną. Teraz mamy takie pomadki. Jeśli chodzi o te pomadki, to tak, tam miałam w kalendarzu adwentowym, nigdy nie użyłam, ona stąd dzisiaj wychodzi. Tutaj mam dwie pomadki z Makeup Revolution, takie w takich metalicznych odcieniach, też może mi się przydadzą. To mam, co już leży bardzo dużą ilość czasu i to dzisiaj stąd wychodzi, bo ja tego użyłam chyba tylko raz w teście i nigdy więcej. Tak wygląda wykończenie. Tutaj mam ombrę, której też użyłam chyba tylko raz, albo nawet nie, i ona też stąd dzisiaj wychodzi. I tutaj mam srebrny błyszczyk z Belle i on też dzisiaj stąd wychodzi, użyłam go tylko w teście. Teraz mam błyszczyki i błyszczyk, który dzisiaj idzie do śmieci, to jest ten z tego testu tanich kosmetyków oczywiście. Dalej pomadka, która dzisiaj stąd wychodzi, też miałam w kalendarzu adwentowym z Delia i to jest lip gloss i to dzisiaj stąd sobie idzie. Błyszczyk z Fenty oczywiście zostaje, kocham i uwielbiam. Tutaj, co ja tu dalej mam? Błyszczyk, który robi mega mokre usta. Tego dostałam w Shiny Boxie czy jakimś innym pudełku subskrypcyjnym, także on zostaje. Tutaj mam, słuchajcie, błyszczyki z Eveline, tylko chciałabym je wszystkie naraz. To chyba są tak, 4 kolory sobie zostawiłam i chyba ten najjaśniejszy stąd dzisiaj wyjdzie. A resztę sobie zostawię. Tutaj mam, słuchajcie, te właśnie z karnawałowej kolekcji dla dla Biedronek i one są przecudowne i one zostają. Tutaj mam błyszczyk z Sien, który dzisiaj wychodzi. Tutaj mam błyszczyk z Essence, który był spoko i on zostaje. O, tu mam jeszcze jeden, właśnie ten z Eveline, który bardzo lubię. Mój ukochany błyszczyk ostatnio, czyli H2O z Lovely. Coś, czego nie miałam jeszcze okazji użyć, czyli Liptopery z Hypoallergenic, ale wiecie co? Zostawię sobie, one są w ogóle jeszcze nieodpakowane, więc może zostawię sobie ten jeden, a ten złoty stąd dzisiaj wyjdzie. Tutaj mam dwa Liptopery z Belle i wiecie co? Zostawię sobie tylko ten bardziej różowy, a ten stąd wyjdzie. Tutaj mam błyszczyk z Mio, który ma mega fajne drobinki i on zostaje. Tutaj jest z tej nowej kolekcji błyszczyk, który też bardzo ładnie wygląda na ustach i on zostaje. Tutaj mam pomadkę, która dzisiaj idzie do śmieci, bo po prostu jest stara. Tutaj mam błyszczyk z Belle Hypoallergenic, którego jeszcze ani razu nie użyłam i on zostaje. Tutaj mam pomadkę w kredce z Belle Hypoallergenic i ona dzisiaj stąd wychodzi. I pomadka, która idzie do śmieci z MUF, tak to się chyba nazywa. Ta konsystencja mi w ogóle nie odpowiada, ona mam wrażenie jakby była już sucha od samego początku, także ona stąd dzisiaj wychodzi. Także tak, kochani, to było na tyle w tym odcinku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapeczkę w górę, wpadniecie na Instagram i na Vinted, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!